Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, drodzy Państwo, poświęcona jest wyjątkowej osobie. I tą wyjątkową osobą jest dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, pani Małgorzata Bugajska. Witamy bardzo serdecznie panią dyrektor. Witam członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego w osobach pani Elżbieta Łojszczyk i pan Marek Kubiak. Jest, drodzy Państwo, również z nami obecny dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Andrzej Więckowski. Proszę Państwa, został ogłoszony konkurs na pracownika pomocy społecznej województwa łódzkiego roku 2022. I jest nam bardzo miło ogłosić, że wśród laureatów tego konkursu właśnie znajduje się pani dyrektor Małgorzata Bugajska, której bardzo serdecznie gratulujemy. I pozwolicie Państwo, że przeczytam list, który jest skierowany na ręce pani dyrektor. To list, który jest odniesieniem tego, co chce wyrazić cały Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. I oczywiście myślę, że tutaj pan dyrektor Andrzej Więckowski będzie mógł też w swoich słowach również dopowiedzieć, jaka radość ogólna nas tutaj wszystkich spotkała. Pani dyrektor Małgorzata Bugajska, Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. W imieniu własnym, a także całego Zarządu Powiatu składam pani gratulacje z okazji otrzymanego wyróżnienia w konkursie Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego roku 2022, zorganizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego. To zaszczytne, wyjątkowe wydarzenie jest jakże zasłużonym uhonorowaniem pani wieloletniej wzorowej pracy na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Wyróżnienie tym cenniejsze, że osiągnięte na tle i w porównaniu do innych osób sprawujących kierownicze funkcje w sferze pomocy społecznej w całym województwie łódzkim. Podkreślam słowa wzorowej pracy, bo tak właśnie pani praca oceniana jest także przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. A tym, co w naszej ocenie szczególnie zasługuje na uwagę, to gotowość i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań służących mieszkańcom naszego powiatu. Gratulując wyróżnienia i wysoko oceniając pani profesjonalizm oraz zaangażowanie w kreowaniu i wspieraniu działań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej, a także profesjonalizm pozostałych pracowników, życzę dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy, ludzkiej życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczęść Boże, podpisał się starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski. Dołączają się do tego listu, do tych życzeń wszyscy członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Drodzy Państwo, zapraszam teraz pana Marka Kubiaka, członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, do zabrania głosu. Bardzo proszę. Zanim zabiorę głos, chciałbym w imieniu właśnie pana starosty, w imieniu całego zarządu pogratulować, podziękować za współpracę. To są kwiaty na pani ręce, za tę wspaniałą współpracę i za to wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Proszę przyjąć pani dyrektor również moje gratulacje. Bardzo się cieszymy, że dostrzeżono pani pracę również na poziomu województwa łódzkiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, to fantastyczna, radosna wiadomość, że jeden z naszych pracowników, jedna z naszych jednostek organizacyjnych, jakim jest Dom Pomocy Społecznej nr 2, ale przede wszystkim pani dyrektor, pani Małgorzata Bugajska, została laureatem konkursu prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, a mianowicie pracownik pomocy społecznej roku 2022. Różne kryteria były brane pod uwagę. Ja chciałbym wspomnieć o jednym. To jest innowacyjność, kreatywność
I tak jak na początku roku 2022 zwróciłem się do pana dyrektora, do pani dyrektor z pomysłem, aby w Tomaszowie, aby w powiecie tomaszowskim pojawiła się pomoc wytchnieniowa, tak momentalnie ten pomysł został podchwycony przez pana dyrektora Andrzeja Więckowskiego, jak również przez panią dyrektor Małgorzatę Bugajską. I wiemy o tym, że bardzo dobrze się ten pomysł przyjął, że ta usługa zagościła w naszym powiecie. Miejmy nadzieję, że zostanie również utrzymana w roku 2023. I ta innowacyjność i ta kreatywność też myślę, że została dostrzeżona i zauważona przez kapitułę, która przyznawała Nagrodę Pracownika Pomocy Społecznej roku 2022. Pani dyrektor, gratuluję, dziękuję za współpracę w imieniu pana starosty, w imieniu swoim, w imieniu całego zarządu. Miejmy nadzieję, że nasze wspólne działania dla dobra pomocy społecznej w powiecie tomaszowskim będą cały czas tak owocne, jak to miało miejsce do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Markowi Kubiakowi. A teraz zapraszam do zabrania głosu członka zarządu powiatu tomaszowskiego, panią Elżbietę Łajszczyk. Dzień dobry państwu. Chciałabym wyrazić moją ogromną radość, że na poziomie województwa łódzkiego dostrzeżona została tak bardzo pracowita i merytoryczna osoba, jaką jest pani dyrektor Bugajska. Jej komunikatywność, kreatywność zasługują na ogromną uwagę. Jesteśmy tutaj, jak już wspomniał pan starosta, jak wspomniał pan Marek Kubiak, podziwiamy panią dyrektor za jej zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców domu, którym kieruje, ale też rodzin, które mają z panią dyrektor kontakt. Z całego serca gratuluję pani dyrektor raz jeszcze otrzymanej nagrody i dziękuję za to, co pani robi dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Dziękuję bardzo pani Elżbiecie Łojszczyk i zapraszam do zabrania głosu dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Andrzeja Więckowskiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie starosto, szanowni państwo, członkowie zarządu powiatu, pani dyrektor. Ja się naprawdę bardzo cieszę z tego wyróżnienia. Ja nie wiem, czy ja bym się bardziej cieszył, gdybym sam takie wyróżnienie otrzymał. Dlatego, że pani dyrektor naprawdę jak mało kto zasługuje na tego typu wyróżnienie, docenienie i uhonorowanie swojej pracy. Swojej wieloletniej pracy świadczonej przez cały ten czas na wysokim poziomie. Na takim poziomie, który może być wzorem do naśladowania przez innych. Ta kontynuacja tej pracy, sprawne zarządzanie kadrą, powierzoną jednostką, a przede wszystkim to, co jest w mojej ocenie bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, to dwie rzeczy. O jednej wspomniał pan Marek, a także wspomniał pan starosta w swoim liście. Ta gotowość do podejmowania nowych wyzwań, w tym takich, co do których trudno znaleźć precedens, bo ten sposób realizowania tego programu opieki wytchnieniowej trudno byłoby znaleźć wszędzie, szukając nawet w całym kraju. Czy ktoś to zrobił w ten sposób, tak jak zrobiliśmy my, to w naszym powiecie. A druga sprawa to jest umiejętność i gotowość do współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym zrozumienie też ich potrzeb. To chciałbym podkreślić, bo to naprawdę w pracy pani dyrektor jest bardzo istotne i nie w każdej pracy, nie w przypadku każdej osoby kierującej jednostką organizacyjną czy zespołem ludzi to zrozumienie można znaleźć i z takim zrozumieniem się spotkać. Jeszcze raz serdecznie gratuluję pani dyrektor, a przecież trzeba też podkreślić, że to wyróżnienie jest dowodem na to, że pomocy społecznej w powiecie tomaszowskim wszyscy chyba dobrze służymy naszym mieszkańcom. Tym chciałbym zakończyć to swoje krótkie wystąpienie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Andrzejowi Więckowskiemu. I teraz zapraszam do zabrania głosu główną personę dnia dzisiejszego,
czyli panią dyrektor Małgorzatę Bugajską. Ja również bardzo dziękuję. No, tyle miłych słów tu padło pod moim adresem. Dziękuję za uznanie mojej pracy. Dziękuję panom starostom i panu dyrektorowi oczywiście, że wytypowali mnie do tego wyróżnienia, bo dzięki temu mogłam stanąć w szeregach właśnie najlepszych pracowników pomocy społecznej województwa łódzkiego. Ale muszę też podziękować swoim współpracownikom, bo na mój sukces składa się praca moich współpracowników. Jest to duża grupa, wielozadaniowa, wszyscy są ważni, wszyscy są potrzebni i pracujemy wspólnie jako takie trybiki maszyny, która nazywa się Dom Pomocy Społecznej i realizujemy swoje zadania, czyli pracujemy na rzecz mieszkańców, żeby zaspokoić ich potrzeby, a także podnosić jakość życia. Ale to wyróżnienie dostałam też właśnie, jak tutaj było już powiedziane, za różne innowacyjne formy, że za takie szersze spojrzenie, ponieważ na naszym terenie dzieje się wiele projektów, które zaspokoją potrzeby mieszkańców powiatu. I właśnie to ten sztandarowy pomysł opieki wytchnieniowej, także była to lokalizacja dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, który tam w swoim czasie szukał lokalizacji na czas remontu. Bierzemy udział też w takim projekcie Centrum Usług Wspólnych, gdzie na terenie DPS-u mieści się wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego dla mieszkańców powiatu. Także przez kilkanaście lat mieściła się Szkoła Rodzenia, czyli no, zaspokajaliśmy potrzeby tak by młodszej części naszego społeczeństwa. Więc działamy na takim szerokim zakresie, ale uważam, że ponieważ kilkadziesiąt lat już pracuję w pomocy społecznej i znam wielu pracowników w tej branży i uważam, że wielu osobom należy się taka nagroda. No akurat w tym roku cieszę się, że to dostałam ja, ale naprawdę w pomocy społecznej pracują ludzie, bym powiedziała, wyjątkowi, bo to są ludzie empatyczni, wrażliwi, kochający, może za duże słowo kochający, lubiący drugiego człowieka. Tak, mimo tych wszystkich niedoskonałości, z którym przyszło im pracować. Także wszystkim pracownikom życzę wszystkiego najlepszego, żeby też również otrzymywali nagrody i bardzo się cieszę, że w tym roku otrzymałam ja. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że tę nagrodę otrzymałam. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor Małgorzacie Bugajskiej. Proszę państwa, jeszcze raz mogę powiedzieć gratuluję i dziękuję. To naprawdę jest podsumowanie tej wyjątkowej pani pracy, ale też to piękne, że w tej swojej wypowiedzi podkreślała pani, że do tego byli potrzebni współpracownicy, którzy na co dzień starają się, drodzy państwo, tak jak mogą pomagać drugiemu człowiekowi i jesteśmy z tego po prostu dumni, że takie osoby współpracują tutaj z nami, z Zarządem Powiatu Tomaszowskiego. Dziękuję bardzo.